Jesteśmy w hotelu Hilton, Warszawa, gala tygodnika Piłka Nożna. Ze mną jedna z głównych postaci, można powiedzieć gwiazd. Chciałem się obrazić takie określenie, że gwiazda dzisiaj wieczoru. Nie, chyba nie będę zły, ale tą gwiazdą się nie czuję. Ja jestem po prostu zawodnikiem Lecha Poznań. Także Jan Bednarek we własnej osobie. Odkrycie roku 2016. Zdradzimy troszeczkę, że Jan dzisiaj do nas przyjechał właściwie prosto z boiska, prosto ze sparingu Lecha Poznań. Zgadza się. Tak, o godzinie 13 graliśmy jeszcze mecz w Poznaniu, szybka kąpiel i droga do Warszawy, żeby zdążyć na galę. Jestem tutaj i bardzo się z tego powodu warto było, no bo statuetka na pewno zajmie w domu okazałe miejsce, co? No tak, ogromne wyróżnienie, duża radość, ale też motywacja do dalszej ciężkiej pracy, żeby nie osiąść na tym, tylko dalej się rozwijać i brnąć do przodu. A powiedz mi, czy lubisz numer 4, liczbę 4? Ja wiem, że na koszulce masz zupełnie inny numer, ale 4, czy coś ci się kojarzy? Nie, raczej z tym, że z Tomkiem Gędziorą mi się kojarzy, że on występuje z tym numerem, ale raczej nie. Wiesz co, no pytam o to dlatego, że rok 2016 rozpocząłeś od 4 meczów na ławce rezerwowej w Górniku Łęczna, a sezon obecny również rozpocząłeś od 4 meczów na ławce, jeszcze u trenera Urbana w Lechu Poznań. I pytam dlatego, że jak zacząłeś, powiedzmy, troszeczkę słabiej, powiedzmy z drugiego rzędu, no i wtedy chyba no nie mogłeś przypuszczać, że na koniec roku znajdziesz się wśród tutaj Lewandowskiego, Poznana i tak dalej, tych najlepszych w polskiej piłce. Mówi się, że z drugiego miejsca się najlepiej atakuje. Na początku nie dostawałem tych szans, mało grałem, ale tak jak mówiłem wcześniej, dalej ciężko pracowałem, ciężko trenowałem, żeby szansę dostać i ją wykorzystać. Udało mi się to, jestem z tego powodu bardzo zadowolony i dalej chcę się rozwijać. Nie chcę oddać miejsca w składzie, chcę być czołowym, podstawowym zawodnikiem Lecha Poznań i reprezentacji Polski. Skoro już poruszyłeś temat miejsca w składzie, czy po odejściu Paulusa Rajuriego, ty myślisz, że w Lechu Poznań na ciebie spadnie jeszcze większa odpowiedzialność za takiego szefa defensywy? Nawet się nad tym nie zastanawiałem, czy presja będzie większa, czy nie. Ja staram się grać cały czas tak samo, cały czas dawać siebie wszystko i myślę, że to będzie najważniejsze. Nie mogę myśleć o tym, że mam ogromną presję. Ja tak naprawdę presji nie czuję. Gram w piłkę od kilkunastu lat. To jest sport, który kocham, kocham to robić i nie mogę się tym denerwować czy stresować. Po prostu muszę wyjść, robić to, co najlepiej potrafię i taki mam cel. Powiedz w tym już minionym roku 2016, który zakończył się bardzo dobrze. Miałeś jakiś taki bardzo trudny moment, jakaś taka była chwila słabsza? Zdarzyło się? No był ten moment, kiedy w Łęczne nie grałem. Poszedłem na nowe pożyczenie i chciałem grać, chciałem się rozwijać, chciałem stawać się coraz lepszym zawodnikiem, nie grałem i na pewno się we mnie to gotowało, że nie dostaję szansy, ale cały czas cierpliwie i ciężko pracowałem na to, by tą szansę dostać i ją wykorzystać. Na szczęście się to udało i jestem i cieszę się z tego bardzo. W ogóle wierzyłeś w to, że gdzieś tam od, powiedzmy, rezerwowego, chociaż nie oczywiście przez całą rundę, czy przez cały sezon, tylko przez jakiś tam fragment sezonu, od rezerwowego w Łęcznej staniesz się tutaj no, jednym z najlepszych stoperów w lidze? Szybko to poszło, że tak powiem. Nie wiem, nie myślałem nad tym w takich kategoriach, żeby za 10 czy 12 miesięcy znaleźć się na gali piłki nożnej w Warszawie, tak? To raczej była taka codzienna praca, codzienne cele, żeby krok po kroku je osiągać i koniec końców jestem tu, gdzie jestem. Także myślę, że nie zastanawiałem się zbyt daleko do przodu, tylko starałem się robić to, co jest ważne tu i teraz. Ja pamiętam taką sytuację w grudniu na jednej z konferencji prasowych, trener Bielica powiedział, że jesteś najlepszym obrońcą w lidze. No to chyba z trenerem się nie można nie zgodzić. Bardzo miło, że trener tak o mnie myśli i cieszę się z tego powodu i myślę, że nie mogę go z tego powodu zabić, że on we mnie mocno wierzy i tak samo jak ja w siebie i myślę, że będę mu się tym odpłacał. Tutaj dwa lata temu taką samą nagrodę odbierał Karol Linetty. Podążysz tą samą ścieżką już za jakiś czas, bliższy lub dalszy, czyli może Serie A, może jeszcze inna liga? Myślę, że nie mogę zastanawiać się nad tym, gdzie będę za pół roku. Najważniejsze jest to, co jest teraz. Najważniejszy dla mnie jest teraz mecz z Termaliką w piątek i na tym się skupiam. Nie myślę o tym, co będzie za pół roku, bo tak naprawdę nie mam na to wpływu. Ciężką pracą każdego dnia mogę dopiero dojść do pewnego poziomu, który pozwoli mi wyjechać za granicę. Powiedz, czego Tobie życzyć w tym 2017 roku? No nie powiem nowym, bo już trwa od trochę, ale czego Tobie życzyć? Przede wszystkim. Myślę, że zdrowe. Jeżeli zdrowe będzie, to,
to jestem o wszystko spokojny, bo dalej będę ciężko pracował i się rozwijał. Także myślę, że jeżeli zrobię i mi dopiszę, to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jest szansa na debiut do prezentacji seniorskiej? No to już o to trzeba pytać trenera na Wałkę, bo to on decyduje o tym, kto na prezentację pojedzie, kto dostanie powołanie. Ja będę robił wszystko, by to powołanie dostać, a czy ono nadejdzie, to na to już nie wpływ. Bardzo dziękuję. W takim razie wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Do zobaczenia. Z nami był Jan Bednarek, odkrycie roku 2016, stoper Lecha Poznań. Dziękujemy serdecznie.